posłuchali pierwszy sens tej informacji. Informacji, którą dedykuję Wam przez przykład życia człowieka, który odmienił moje życie, człowieka, który inspiruje się, który żył, chodził w tym świecie, który stał się światową inspiracją dla młodych ludzi, niesamowicie wolny, też zaskakujący sposób się odnalazł bez żadnego przymusu. Tak, chciałbym, abyśmy wyszli w historię Gedeona, człowieka, który jest nieguzikowy jak na te czasy i nie można mówić na temat tego, że jego życie, jego droga z Chrystusem, właściwie z Bogiem, bo stanie zamówiona Chrystusa, z Bogiem Ojcem, jest drogą jednoliniową, gdzie usłyszał powołanie, złapał się go i szedł i po prostu czynił, co by chciał. Tak nie jest. Przeczytałem dziś fragment przez Roberta z Księgi Sędziów. Powiedział nam, dał nam sygnał, nakreślił tę sytuację, w której się znajduje Gedeon, mówiąc, że anioł Boży do niego przyszedł i przyszedł na niego w momencie, kiedy siedział w drzewie, w terenie, i zastał go w czynności łącenia zboża. A więc w czynności, no to zwyczajnie, normalnie, w czasie pracy, nic specjalnego. Ani się nie modlił, ani nie robił wielkich rzeczy, po prostu pracował. I ten dialog, który się odbywa między aniołem Bożym a Gedeonem, jest bardzo osobliwy, bo anioł Boży, chciałbym, żebyśmy utożsamili go z Bogiem, to jest jeden do jednego. Anioł Boży do siebie, jest wysłany, więc jego nie używamy. I mówi do Gedeona: Pan jest z tobą, dzielny wojowniku. Nie wiem, jak my byśmy zareagowali na to, gdybyśmy spotkali człowieka, który tak się do nas zwraca, na pierwsze zdanie, nie znając nas, przynajmniej tak mogłoby się wydawać, że nas nie zna. Nieznajomy staje przed nami i mówi: Witaj, bohaterze. Ja tego nie spotkałem, nie doświadczyłem, gdyby ktoś się nie tak przewinął w życiu. Więc chciałbym wzbudzić Was, może na razie mechanicznie, takie poczucie lekkiego zdziwienia, bo ten dialog jest zamyślony. Pan wiedział, co mówi do niego. A odpowiedź Gedeona jest równie przeciwna, bo Gedeon mówi do niego, do wysłannika: Chyba, czyli Pan mówi. To jest totalnie z innej perspektywy odpowiedź. To jest z wysokiego C. Witaj, bohaterze, witaj, dzielny wojowniku. Dobrze, że jesteś. Jak dobrze Cię widzieć w końcu. I odpowiedź Gedeona gdzieś tam spod progu, spod taśmy, spod wandy. Przepraszam, bo pomyliłeś adresy. To jest na tej zasadzie. I dlaczego przepraszam? Mówi, jeżeli Pan jest z nami, bo dialog rozpoczyna się, Pan jest z Tobą. Czyli jakby witam Cię, człowieku, przy którym stoi Pan, dokładnie mówiąc. A Gedeon odpowiada: Wybacz mi, jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Nam, czyli narodowi wybranemu, Izraelowi. Gdzie są te wszystkie dziwy, czyli sprawy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc, czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? Gdzie to jest? Przecież o tym słyszałem. Przecież to jest tak wielka historia mojego narodu, moich braci i sióstr, moich przodków. Gdzie to wszystko się dzieje? Na naszej historii. Oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów, czyli prześladowców Izraela. W tamtych czasach sędziów. Czyż, no i odpowiedź Boga jest: Pan zaś zwrócił ku niemu swoje oblicze i rzekł do niego. Jeszcze raz. Pan zaś zwrócił się ku niemu, zwrócił swoje oblicze ku niemu i rzekł do niego: Idź z siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z Madianitów. Czyż nie ja Cię usyłam? Na chwilę stąd. Ten dialog daje mi taki sygnał, że Gedeon jest historia, która go przekracza. To jest historia człowieka, który nosi w sobie traumę narodu, traumę historii swoich potomków, traumę bycia prześladowanym. Ta trauma jest spowodowana tym, że jak tak weźmiemy dziarstwo, pewną sensorią taką historyczną, naród wybrany, który znamy z takiego schematu, są blisko i wiemy Pan Bogu, Bóg im błogosławi. Oddalają się od Boga, sprzeniewierzają się, czczą inne posągi, jakieś przedmioty, nie wierzą w Boga, Pan Bóg nie błogosławi wciąż, tylko odwraca swoje oblicze i pozwala na to, aby Izraelici byli najeżdżani. Czyli to jest tak. Jesteśmy wielki Bogu, jest dobrze, jest hojnie. Pan Bóg daje wielkie rzeczy, czyli wielkie rzeczy. Oddalamy się od Boga, wystawiamy się na gniew Boży, jesteśmy atakowani.
ta sinusoida trwa i w tym momencie nawet wybrany jest, powiedziałbym, w dołu. To jest moment dobra. I Gedeon w tej swojej codzienności, szarzyźnie dnia codziennego, przyznaje się do tego, że dosyć ma już patrzenia na kartę historii, dosyć ma wspominania, a to jest tak ważne, żeby podkreślić w historii narodu wybranego tożsamość narodu, tożsamość Izraela, którą Żydzi kultywują cały czas, jest oparta na tym, że ojciec głowa rodziny przy wszystkich świętach, zwłaszcza tych dotyczących przejścia przez Morze Czerwone, czyli to jest ten moment Pesach, Paschy, przejścia narodu wybranego przez Morze Czerwone, czyli wyzwolenia z Egiptu, ojciec ma taki obowiązek, aby kultywować te tradycje i uwznieślać tę historię, przekazując ją swoim dzieciom. I za każdym razem ona jest przytaczana od deski do deski, karta po karcie. Więc to jest taki moment, kiedy Gedeon staje w prawdzie i mówi: mam dość. Mam dość. Nie wierzę w to. To nie jest moja historia. To nie jest historia człowieka, mnie, którego to reprezentuje. Bo te wszystkie zwycięstwa i to, że jest taki wielki, w ogóle mnie nie dotyczy. Czy miałeś taki moment w swoim życiu, siostry i bracie? Czy to, co słyszysz, że blisko kochając, że jest miłosierny, jest takie poczucie z twojej strony, jakby ponad twoją głową, totalnie nie w twoim sercu? Że czy z jednego kazania, czy drugiego wynosi się przeświadczenie, że Bóg jest tak wielki, tak wspaniały, że nic tylko go kochać, a dalej masz problem nazwać go ojcem? To jest Gedeon. To jest centralny Gedeon. Człowiek, który zaprzecza tożsamości swojego narodu, tożsamości swojej rodziny. I tłumaczę to, mówiąc wprost, jeżeli tak jest, to jest w ogóle fundamentalne zdanie, bo to jest zdanie z Księgi Rodzaju, gdzie Ewa i Adam usłyszeli zdanie kusiciela, ojca kłamstwa: czy na prawdę, czy na pewno, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Tak zadziałał szatan. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możecie zjeść tego drzewa? Czy rzeczywiście? Moment wyłomu, moment, w którym podważamy Boże Słowo. I to jest to słowo. Gedeon mówi: czy na prawdę, czy rzeczywiście? Gdzie on jest? Nie? Czy on jest taki wspaniały? I gdy wylał się żal, żółć, zgorzknienie Gedeona, który potrzebował tego momentu oczyszczenia przed Panem, Anioł Boży zwraca się do niego, i to jest też piękne, jest to podkreślone tym zdaniem, że Anioł Boży zwrócił się ku niemu. To w takiej dynamice chciałbym pokazać, jak z kimś się rozmawia, to można z nim rozmawiać tak, ale można też z nim rozmawiać przy okazji. Na zasadzie, okej, robię swoje, co jakiś czas się odwrócę. Ale ten drugi moment rozmowy z Gedeonem to jest moment, kiedy cała uwaga wysłannika Bożego jest skupiona jeden do jednego na Gedeonie. Zwraca ku niemu swoje oblicze, a reprezentuje Boga. Nie można uciekać. Zobaczcie, że oczy są zwierciadłem duszy. Jeżeli człowiek skupia na tobie swój wzrok, mimo że ja go teraz zmieniam, żeby się skupić wobec was w tym słowie, to jeżeli ktoś rozmawia z nami pełnym skupieniem, twarzą, to przecież mimika rozdradza. Twarz człowieka jest odzwierciedleniem jego duszy. Jeżeli ktoś chce ciebie słuchać, swoim bracie, to jest w tobie skupiony. Oczywiście nie w takim znaczeniu przerysowanym, że będzie tak orbity wytrzeszczał, ale podąża za tobą, przytakuje, jest. I jakby cała uwaga anioła Bożego jest skupiona na Gedeonie, na każdym jego odruchu, na każdym jego porywie serca. I mówi mu tak: Pan zaś zwrócił się do niego i rzekł: idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z rąk Madianitów. Idź z siłą, jaką posiadasz. Czyż nie ja ciebie posyłam? To jest moment, w którym jasno Gedeon zostaje poinformowany, uświadamiany, że jemu nic nie brakuje. Często w naszych modlitwach pojawia się motyw, że Pan musi mi coś dać, bo mi czegoś brak, żebym mógł coś innego zrobić. Czyli zmienię się, stanę do walki z grzechem, załóżmy, albo będę czynił dobro, zaangażuję się, jeżeli Bóg dla mnie to i tamto. To jest handel. Pan Bóg nie chce z tobą handlować, się zajmować. Nie chce handel. On chce dar. On chce bezwarunkowego poświęcenia się tobie. Bo ma dla ciebie wszystko, co potrzebujesz. Niczego ci nie brakuje. Tak jak sam dzisiaj śpiewam, przepiękny sens. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Nic ci nie brakuje, wszystko, ale to nic. Chrystus nie patrzy na ciebie jak na ser, który ma wiele dziur w sobie i zachowuje swój kształt i smak, ale jest wybrakowany. Ty nie jesteś wybrakowany przed tymi dziurami. Nie jesteś wybrakowany przed Chrystusem.
przed Panem naszym Zbawcą. Bóg widzi Ciebie w kompletny sposób, bo Tobie naprawdę nic nie brakuje, aby stanąć i otworzyć się na to, co dla Ciebie przygotowano. I mówi do Ciebie takiego Gedeona: pokój z Tobą, gdzie będzie na wojowniczko. Pokój z Tobą, nie z nikim innym. Pokój, pełnia mocy, łaski Bożej z Tobą. Czy kiedykolwiek czułeś się adresatem takich słów ze strony Boga? Jeżeli denerwuje Cię ten papo w swoim głosie, to weź proszę poprawkę na to, że to są tak ważne rzeczy, że trzeba je właśnie w ten sposób eksponować. Bo być może w życiu nie słyszałeś, że Bóg tak na Ciebie patrzył, tak o Tobie mówił, tak Ciebie widział. Ja tę historię przemówiłem w swoim życiu w momencie, kiedy pękałem na drodze do kapłaństwa na drugim roku, przełom drugiego, trzeciego roku, znajdując się na przystanku Woodstock. Pojechałem tam jako człowiek z ramienia kościoła, by uczestniczyć w przystanku Jezus, inicjatywy duchowej. I jechałem tam w takim poczuciu, że jestem klerykiem, czyli kandydatem do kapłaństwa, mając w sobie już przeświadczenie, że jednak nie jest moja droga, bo różne moje jakieś tam tarcia, mój grzech, moje słabości. I taki lęk, że właściwie ja nie podobałem w kapłaństwie. Naprawdę tak myślałem. I do dziś tak myślę, że sam nic nie jestem w stanie tego zrobić. Ale jakby ja tam na przystanek Jezus, czyli ewangelizować, bo tu chodzi. Inicjatywa polega na tym, że wychodzi się na pola ustawowe, z jasnym czytelnym przesłaniem mogę się za Ciebie pomodlić, albo przystanek Jezus, pogadajmy o wierze, w tym stylu. Jechałem tam z myślą, że odbędę im swoje, bo już spłaciłem pieniądze, bo to jadę. Będę ewangelizował. Nie będę nikomu mówił, że nie chcę być księdzem, chociaż na plakietce mam napisane kleryk, ja mówię sobie kleryk, nie? Czyli ktoś, kto chce być księdzem, a duży już nie mówi do czynienia. I pamiętam ja dziś, że kiedy przyszedł moment płacenia za uczestnictwo w tych rekolekcjach, stanął na mojej drodze człowiek, który odszedł z tego przyskowi, ksiądz Artur Gudnarski, kawał, który jest odpowiedzialny za przystanek Jezus, był odpowiedzialny duchowo. I akurat do niego była najniższa kolejka, żeby się rozliczyć za przystanek Jezus, czyli za udział w rekolekcjach, za nocne i za żywienie. No to podszedłem do niego, mówię: szef, pójdzie szybko. I wszystkie kolejki były do kasy, on był sam. Księże, chciałem zapłacić za rekolekcję. On tak patrzy na kolegierkę tutaj i mówi: o, kleryk Paweł, na którym jesteś roku? A ja mówię: księże, na żadnym. Mówię: co ty gadasz? Masz kleryk na pisanku. Mówię: nie, to już jest nieprawda. Ja po przystanku Jezus rezygnuję. Nie idę dalej. I mówi: co? Chcesz rezygnować z miłości powołania Chrystusowego? Nosił okulary. Ja tylko zademonstruję, bo dziś to pamiętam. Nosił okulary. I w tym momencie to naprawdę zdziwienie sprawiło, że one upadły, a jego oczy się zaszkliły. Człowiek totalnie mnie nieznający. Zatrwożył się komunikatem, że rezygnuje z kapłaństwa. Nie znając mnie w ogóle. I powiedział: nie idziesz dzisiaj na przystanie. Nie idziesz ewangelizować. Idziesz do Dominicy. Otwierasz Księgę Sędziów, 6 rozdział i siedzisz z Gedeonem. To są twoje rekolekcje. Dobra, okej, nie jest szybko. Okej. Idę. Mówię: przeczytam kawałek Pisma Świętego i okej, no mi się tak nie udzieli. Słuchajcie, przeczytałem te słowa: pokój z Tobą, gdzie będę wojowniku i Pawłem. Pawłem, nie? Mając świadomość tego, że jestem w swoich oczach wtedy nikim, że nie udźwignę ciężaru imperskiego państwa, jak się okazuje, te gdzieś tam lęki i te oczekiwania, które rosną z roku na rok, są teraz wyższe, a więc w jakiś sposób się nie myliłem, że będzie trudno. I ta presja jest jeszcze większa niż wtedy, kiedy myślałem, że będzie. Natomiast ja uwierzyłem w to, co Pan powiedział do Gedeona. Niczego nie brakuje. Nie zacieszyłem się wobec Was. Nie jestem pyszny. Ja wiem, że niczego nie potrzeba, niczego nie brakuje, bo wybrał mnie takiego, jakim jestem. Takiego, jakim mogę być dla Niego. Nikt więcej ze mnie nie wyjdzie, nikt nie. Pan Bóg wie, jakim jestem, jakie mam słabości, jakie mam ograniczenia. Bóg wie, w czym sobie radzę, jaka jest moja pięta wysoka. On wie wszystko, zna historię mojego życia, patologię w domu. On wie, że mam takie czy inne problemy. Wciąż przepracowując je w łasce Bożej. I on takiego nie chce. I to jest piękne. Że to jest niewarunkowane. Że nie ma czegoś takiego: Paweł, musisz być taki, a ja będę z Tobą w przyjaźni. Nie. Jeżeli ktoś Cię ułamał, mówiąc Ci, jak ojciec państwa, szatan, że Ty musisz być dla Boga jakiś, spełnić ten czy ten warunek, to chce, żeby Ci się uwierzył, że Bóg nie stawia Ci takiego warunku, żeby być przy Nim. Skoro zdzielcy i słabi ludzie, skoro grzesznicy byli pierwszymi, do których skierował swoje wyroki, to Gedeon ma być dla Ciebie przykładem, że Ciebie bracia, żebyś wiedział, że Ty naprawdę jesteś powołany do wielkich rzeczy. I ta wielkość jest na miarę wielkiego głosu. Ta wielkość jest na miarę Twojej wielkolicznej odpowiedzi serca na wezwanie, by od
że w Twojej rodzinie mogą się wydarzyć takie rzeczy, na które nie mogłeś choćby nawet zwrócić uwagi, a tym bardziej się przyznać przed sobą i innymi, że w Twojej rodzinie się to dzieje. On wie, co się dzieje w Twoim sercu. A ta wiedza nie jest przeszkodą, tylko ogromną osobą. On przez historię życia poprowadził mnie do tak, aby stanął w prawdzie i przyznał się do tego, że nie wierzy. Czy dziś jest Twój moment, by przyznać się, że nie wierzysz w słowa, które przed chwilą z patosem ogłosił Ci przed nami? Czy ta perspektywa wiary Jezusa, takiej wiary, takiej rozmowy z Jezusem jest dzisiaj Twoja? Czy w nią wejdziesz, czy nie wejdziesz? Czy znowu trzeba zadać to pytanie, w które wierzysz, bo wejdzie ono tak lekko i miękko w Twoje serce? Czy rzeczywiście te słowa, które ten ksiądz tutaj przekazuje i tak się produkuje przede mną i się gimnastykuje, czy rzeczywiście one mają jakiś sens w moim życiu? Uwierz mi, że tak. Bo Bóg nie chce Ciebie takiego, jakim Ty chciałeś być. Nie chce Ciebie, jakiego ludzie myślą, że jesteś. To Bóg chce Ciebie takiego, jakim jesteś dzisiaj. Tu i teraz. On widzi Ciebie pięknie, prawdziwie. On wie, że to, co sobie nosisz, jest tylko i wyłącznie przestrzenią, przez którą Pan może zadziałać i Ciebie poprzemienić. I jak piękny jest to proces. Jeżeli Bóg wie, w jaki sposób ponaprawiać to i tamto, w jaki sposób wypełnić te przestrzenie, dziury, troski, lęki, słabości, jeżeli on wie, bo wie, to czemu nie mógł na to rozmawiać? I Gedeon jest niesamowity, bo droga, którą będzie prowadził Pan, jest wypełniona takimi momentami stąpania po lodzie. Jeżeli chcieliście dzieci po lodzie, to wiecie, że jest po prostu niebezpieczne, ale dzieci inna jakaś taka chęć, może uczucie przygody, beztroska sprawia, że jeśli chodzi po lodzie, wiedząc, że jest się daleko od gruntu, a mam takie doświadczenie w swoim życiu, to się po nim chodzi bardzo delikatnie, jak gdyby na paluszkach. I tak wiadomo, że za to nie wypływa od razu do głębi. On po prostu sprawdza grunt. Jeżeli masz w sobie takie przeświadczenie, że nie stać Cię na wypłynięcie na głębi, a słyszysz to nieraz, że trzeba pójść tu i teraz, spójrz na jego. I popatrz, że on chodził tak cały czas, i był do tego dopuszczał. Zakończeniem na dziś tej historii jest moment, który Robert zaakcentował podczas czytania, bo Gedeon, słysząc już to, co w nim pracowało, że jest wielki, że ma iść siłą Bożą, że niczego nie brakuje, że jego historia ma sens i że on wybawi Izraela, bo Bóg tak chce, mocą Bożą, a nie Gedeonową, w tym sensie, że ona w nim jest, to jest moc Boża. Że Gedeon z niej skorzysta i w tym sensie mu niczego nie brakuje. Zaczął się na to otwierać i powiedział mu tak. Jeżeli darzysz mnie życzliwością, zobaczcie. Jeżeli darzysz mnie życzliwością, cały czas sprawdza. Daj mi jakiś znak, że to ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się stąd, proszę cię, aż wrócę do ciebie. Przyniosę nam ofiarę i położę przed tobą. No to Pan powiedział, poczekam tu, aż wrócisz. Gedeon przygotował schemat, małą pułapkę, albo jakieś takie sprawy na górę. Chciał przygotować konfiarę. A Bóg mówi, dobrze, poczekaj, działaj, przygotuję. I on dla ciebie, przygotujesz mi tam, ja poczekam. I Gedeon zrobił, co chciał. Przygotował kozę ze stada, wziął mąkę, chleby, włożył je do kosza i przygotował coś w rodzaju zupy, taką polewkę, którą dał mu garnka i przyniósł ją pod drzewo, pod terenie i ofiarował. Na tym chciałbym skończyć. Bo chciałbym, aby ten motyw garnka, tego garnuszka, tego dzbanka, jakkolwiek to nazwiemy, dzisiaj pojawił się na zakończenie tej homilii. Bo ten garnek będzie towarzyszył Gedeonowi mentalnie przez całą jego drogę życia. I w ten garnek trzeba będzie nam wejść, bo to jest garnek strachu, garnek lęku. Dlaczego tak mówię? Ponieważ w Piśmie Świętym nie ma ani jednego miejsca, w którym Izraelita poświęca cokolwiek Bogu jako sprawę, którą miała w Izraelitach. Nie ma takiego miejsca. Jeżeli ktoś ofiarował coś Bogu w starym testamencie, to było albo koźle, albo ptaki, albo owoce, albo mięso, w ogóle, ale nigdy zupa. A Gedeon ofiaruje Panu zupę. No właśnie, dlaczego to robi? Bo nie wierzy w przesłanie, które Bóg do niego na niego przygotował. I żeby to zrozumieć, trzeba zobaczyć odpowiedź Pana, który mówi mu: weź mięso i chleby przaśnę, połóż je na skalę, a zupę, czyli polewkę rozryj. Bóg przyjął ofiarę, ale nie powiedział nowemu, bo kazał mu wylać tę zupę, ten garnuszek. Ten dzban zupy kazał mu wylać, a ofiarę prawdziwą wielką przyjął. I to jest dla nas bardzo ważne.
Chciałbym, abyś jeszcze w tej momencie przez ten pryzmat tej zupy, tego garnka, który pojawi się tutaj w kościele od jutra, widział w nim synonim wszystkiego, czego się boisz, wszystkiego, co sprawiło w twoim życiu jakakolwiek historia, która zamknęła cię na ogół. Chciałbym, abyś ten garnek widział swoje strachy, lęki, swoje niemoce, kompleksy, tak to z nas nie ma, poczucie, że jesteś nieprzystający do Boga, to wszystko, co jest związane z jakimś zafałszowanym obrazem ciebie, że czegoś ci brak, że jesteś nikim, albo wybrakowany Bogu, albo Bogiem, który nie jest dla ciebie ojcem, Bogiem, który nie jest dla ciebie siostrą i bracia przyjacielem, Bogiem, który jest strasznie daleko. Abyś w tym garnku widział siedlisko tego wszystkiego, co ci zabiera prawdę o tym, żeby Chrystus miłością w tobie i na ciebie. Od jutra trzeba będzie nam zmierzyć się z tym garnkiem. I dziś rysuję wam jego perspektywę. I chciałbym, abyś siostry i bracia przygotował na jutro na kartce anonimowo to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem. Strachy, lęki, niemoce. To, co nie pozwala ci wierzyć, albo to, co jest w tobie przeszkodą, buntem, gniewem, żalem, zapłon, którą nosisz w sercu, bo masz sprzeciw wobec Boga. Chciałbym, abyś na kartkę przygotował. I nie, wiesz, nie odczytam tego wobec Kościoła, ale znajdzie się to w tym garnku, który będzie wystawiony. W symboliczny sposób duchowy to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, będzie można złożyć Jezusowi podczas sakramentu pokuty i pojednania. I błagam Cię, Twojego bracia, wejdź w ten sakrament. Wejdź w niego tak mocno, jak uśmiechł się wejść w jeden. Wejdź i poszukaj, choćbyś tam nie chciałbym sprawdzić, stwierdzić i po co to robić. A pójdę, bo ten miesiąc mnie zachęcił. A pójdę, bo może bardzo mi się wyspowiadać, będę miał spokój na następny urlop, może, bo nie wiem, czy kogoś znowu nie da mi argumentu, żeby tu nie przyjść. Nawet z taką motywacją przyjść, jeżeli nie masz, żeby odpękać ten sakrament, a zobaczysz, że w konfesjonale cię zadzieli, że ten garnek strachu pęknie, pęknie duchowo. Od jutra chciałbym, albo inaczej jutro chciałbym, aby ten garnek był wypełniony zewnętrznie wszystkim tym, co cię przekracza, strachem, jakim żalem. Abyś to uczynił, abyś ten garnek, który będzie tu wystawiony, ten dzwonek, to wszystko wrzucił, zapisując na kartce. A my to w ogóle pełnią Chrystusa. Ty zaś, proszę przyznać sakramentu pokuty i zmierz się z tym, co ci dziś przekracza. Na zakończenie Eucharystii stanie przed nami Agata, członkini wspólnoty Gedeona, która utożsamia się z tym fragmentem mocniej niż nam się może wydawać i dopełni obraz tej chorób.